Cześć, witam was bardzo serdecznie, trochę nietypowo. Dzisiaj recenzja ekspresu do mleka modyfikowanego, a tak naprawdę ekspresu, podgrzewacza i sterylizatora w jednym. I dlatego witam was takim oto widokiem. Zdaję sobie sprawę, że pod filmem mogą się pojawić komentarze, po co to komu, przecież można użyć do tego wszystkiego po prostu garnka. Część z was na pewno ma wszystko to, co jest po drugiej stronie, czyli czajnik, w którym możecie zagrzać wodę na mleko, pewno jeszcze macie jakiś termos, w którym się przechowuje to, żeby na przykład w nocy podać dziecku i nie czekać. Oczywiście podgrzewacz oraz sterylizator. Sami zobaczcie, jak dużo miejsca to zajmuje i jak nie do końca fajne kolorystycznie są te sprzęty. No trudno trochę je wkomponować w nowoczesną kuchnię, żeby ktoś wchodząc ich nie zauważył, albo żeby były po prostu ciekawym elementem wystroju naszej kuchni. No nie ukrywajmy, że te rzeczy na pewno takimi przedmiotami nie są. I jeżeli ktoś mi chce napisać komentarz, a po co to, wydawać pieniądze, po pierwsze dla mnie to nie jest żaden argument, że ten ekspres jest drogi, ponieważ uwierzcie mi, kupienie w wyprawce tych dwóch nowych sprzętów będzie dużo droższe niż kupienie całego ekspresu. Co do funkcji przedmiotu po waszej prawej stronie, no to powiem tak. Podłogę można wyczyścić, zamiatając ją z miotką. Można użyć odkurzacza, ale kto z was nie marzy o tym, żeby mieć po prostu ten samosprzątający odkurzacz, który jeździ o dowolnej porze i odkurzy nasze mieszkanie? No sorry, ale ja nie wierzę, że nie chciałybyście mieć takiego cacka w domu. Także dzisiaj przedstawiam wam odpowiednik takiego robota sprzątającego. Coś, co zajmie o wiele mniej miejsca niż to wszystko i jest o wiele, wiele ładniejsze. Także zapraszam na film z moją recenzją. Sprzęt składa się z trzech elementów. Pierwszy z nich jest taki pojemnik, do którego nalewamy wodę i tutaj mamy cały panel sterowania urządzeniem wraz z takim przyciskiem, który umożliwia nam potem spust wody. Drugim elementem jest stojak, dzięki któremu właśnie ekspres stoi na takiej wysokości, że bez problemu możemy ustawić tutaj butelkę. Ciekawe jest też rozwiązanie tutaj zastosowane, że skapująca woda bez problemu nie zbiera nam się na żadnych blatach, tylko się zbiera właśnie w takim małym pojemniku pod ekspresem. Oraz trzeci element, czyli sterylizator do butelek, taki, który możemy potem włożyć do mikrofalówki. Jest to taki duży pojemnik, ale jak sami widzicie, on się bardzo ładnie wkomponowywuje w całe urządzenie i dzięki temu, że właśnie taki system został zastosowany, nie mamy problemu, gdzie to schować, nie musimy tego upychać gdzieś po jakichś szafkach. Jest to też fajne takie miejsce, w którym możemy po prostu schować butelki, których aktualnie nie używamy. Ja do przygotowania mleka modyfikowanego dla mojego dziecka i każdego napoju używam po prostu takiej wody z butelki, także nalewamy tutaj wodę do górnego pojemnika. Na górnym panelu posiadamy przycisk zaznaczonymi stopniami Celsjusza. Teraz trzeba też jednocześnie klikować i jedno, i drugie. W tym momencie ekspres podgrzewa wodę do temperatury 37 stopni. Zobaczymy, ile mu to zajmie. Woda jest gotowa. Przyciskam, mogłam w tym czasie jeszcze oczywiście nasypać trochę mleka, to jest chyba oczywiste, miałam to zrobić, ale się za bardzo skupiłam na tym, żeby włączyć stoper, także nalewamy sobie wodę. Wystarczy teraz zakręcić, wstrząsnąć i mamy gotowe mleko, także no mówię, w 30 sekund razem z nasypaniem, jeżeli nasypiemy w trakcie podgrzewania, no to jeszcze bardziej skrócimy ten czas. Bez problemu, jak widzicie, wszystko jestem w stanie obsłużyć jedną ręką, także możemy mieć naszego bobasa na rękach, plus tego, że możemy sobie właśnie nalać wodę i niezależnie, czy nasze dziecko budzi się w środku nocy, nad ranem, czy potrzebujemy wieczorem, nie musimy się bawić w to podgrzewanie, czekanie. To jest rzecz, która mnie najbardziej denerwowała, że chciałam zrobić Antkowi mleko, i potem czekałam, żeby się wystudziło, potem się za bardzo wystudzało. Dodatkowo wielkim plusem tego urządzenia jest to, że mamy pewność, że woda jest podgrzana do odpowiedniej temperatury, takiej, która jest zalecana przez producentów mleka modyfikowanego, także nie musimy się obawiać, że urządzenie
Dlatego nie musimy się obawiać, że ciepła woda zabije jakieś bakterie, które są ważne dla naszego dziecka w tym mleku. Moduł ekspresu posiada jeszcze dwa ważne przyciski. Przycisk przygotowywania, podgrzewania słoiczków dla dzieci. Mam tutaj dwa słoiczki, jeden mniejszy oraz większy. Jeżeli chciałabym podgrzać ten mniejszy, używamy wtedy funkcji pierwszej i tej funkcji pierwszej używamy też, jeżeli mamy duży słoik w temperaturze pokojowej. Wtedy podgrzewamy pokarm około 6 minut. Jeżeli mamy duży słoik bądź słoik z lodówki, to używamy funkcji drugiej i wtedy to podgrzewanie to około 13 minut. Wiadomo, że to już jest trudne do określenia, bo inaczej będzie się podgrzewał mały słoik, który stał w lodówce, a dłużej będzie się podgrzewał duży słoik, który stał w lodówce. Uważam, że to jest bardzo fajna opcja, ponieważ to oznacza, że woda, ten dźwięk, który teraz słyszeliście, oznacza, że woda, którą mamy wewnątrz, już jej temperatura spadła poniżej 37 stopni, więc jeżeli chcielibyśmy ponownie przygotować mleko z tej wody, którą tutaj mamy, musielibyśmy ponownie po prostu zagrzać ją. Uważam, że fajne jest to, że właśnie ten ekspres jest połączony z podgrzewaczem, ponieważ dzięki temu nie tracimy miejsca na kolejne sprzęty. Wszystko jest połączone w sobie. No jak widzicie, tutaj mogę postawić ten słoiczek, to jest akurat duży, więc powinnam nalać troszeczkę więcej wody. Tutaj mamy mały słoik, jak widzicie, wszystko fajnie stoi i się trzyma, więc bez problemu się tutaj podgrzeje. Czwarty, naprawdę bardzo istotny przycisk na tym panelu, to funkcja samoczyszczenia. Nalewamy 100 ml wody do urządzenia, przyciskamy ten przycisk i woda odpowiednio się zagotowywuje. Oczywiście mamy potrójny sygnał dźwiękowy, że nasze urządzenie jest już wyczyszczone. Wtedy odczekujemy chwilę, spuszczamy wodę i całość przecieramy po prostu ściereczką. To jest też bardzo fajne, ponieważ dba też o czystość tego urządzenia. Jeżeli nasze dziecko przestaje już jeść mleko, a dalej używamy jeszcze podgrzewacza, nie musimy już trzymać takiej wielkiej wieżyczki. Tutaj wystarczy użyć tego przekrętła i po prostu ten moduł cały, który jest do podgrzewania posiłków, jak widzicie, się rozłącza. Ja nie chcę tego wyciągać całkowicie, ponieważ mam tutaj już popodpinany odpowiednio kabel, ale możecie sobie po prostu osobno postawić na blacie. Jak widzicie, macie tutaj takie małe nóżki, więc to też bardzo ładnie będzie wyglądać. Przejdźmy teraz do trzeciej funkcji tego urządzenia, czyli sterylizatora, który jest załączony, jak widzicie, z tyłu. Oczywiście ten sterylizator jest w tym miejscu przez cały czas i nie musimy go odłączać na czas przygotowywania posiłków. Pojemnik mieści w sobie do 3 butelek. Ja tutaj tak poukładałam, oczywiście to można bardziej ścieśnić, te rzeczy poukładać. Wiadomo, że gdybyśmy tu mieli jeszcze butelki, to te smoczki poszłyby tutaj na górę, ale powiem Wam szczerze, jakoś używam 2 butelek, więc tyle mi wystarcza na chwilę obecną. Nalewamy tutaj 200 ml wody, zamykamy i przy mikrofalówce o mocy 800 wstawiamy po prostu to do mikrofalówki na 6 minut, potem czekamy 2 minuty, żeby to wystygnęło, żeby się niczym nie poparzyć. Wycieramy, znaczy odkładamy te butelki na czystą ściereczkę, żeby obeschły i tyle. Także moim zdaniem naprawdę to jest bardzo fajny sprzęt. I tak jak Wam mówię, jeżeli mam nieużywane butelki, to ja sobie po prostu to zamykam, chowam i wkładam z tyłu, także nie muszę się zastanawiać, gdzie mam butelki, nie widać ich, nie muszę się zastanawiać, gdzie to wszystko schować.